Także dzień dobry moi drodzy, dzisiaj bez kamerki, ale za to z jakże tutaj dobrymi informacjami. Mamy giveawayka na tutaj 30 Ziko Neon Raidera, więc bierzcie udział, bo to są ostatnie chwile na ten giveawayka. Co trzeba zrobić, to wystarczy po prostu wpłacić na stronę z kodem MAJKI, minimum tam 8,40. Im większa wpłata, tym więcej szans na zwycięstwo. Także 10%, 20% na start dla nowych osób i dużo opcji metod płatności, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Ostatni skin, który był rozlosowany na Neonoid dla tutaj osoby, której niku nie będę tutaj może wymieniał tak ze słów, ale myślę, że możecie sobie przeczytać, więc jeżeli chcecie być jak ten pan, to wpłacajcie śmiało, oczywiście stronka plus 18. No a kodzik Majki najlepszy ever. Zacznijmy od spokojnej rozgrywki, bo jest tak naprawdę tutaj dzisiaj chęć odrobienia. Ostatnio trochę nie poszło, nam poszedł bankrucik, że tak powiem, więc dzisiaj no trzeba zrobić przynajmniej dwukrotność tego, co mamy, nie? Wiadomo, nie będzie to łatwe, ale kto nie ryzykuje, nie pije szampana. I zaczynamy bardzo dobrze. Tutaj 80 zł na sam start. Tylko, no tutaj Frontside Misty K47. Odrobił trochę strat, ale nie jakoś bardzo. Nie jakoś bardzo. Teraz byle tylko nie zepsuć. Byle teraz nic nie dało takiego magicznego komuś. A jak już coś daje magicznego, to niech to będzie dla mnie. 170, tutaj 120 i 120. Plus to jest spoko. A nie, dobra, to Astralis. Astralis 1,2, a drugie 40, jak coś to kosztuje z tej skrzynki. Ale teraz dało magika? No nie gadajcie, w ostatniej battle zabrało. W ostatniej bitwie, widzowie, nie udało się wygrać. Szkoda. Szkoda trochę tego, że tak słabo to się potoczyło. No ale dobra, może spróbujemy tutaj coś ciekawego przydzwonić. Pam. Dobra, tutaj na razie nie ma nic sensownego, więc stworzymy sobie sami. Może tak. Razy 3 w trybie normalnym. Dobrze, dobra. Pach. No i jedziemy. O, dobra, GG. Dobra, widzowie, GG. Pierwsza nie siadła i to jest już kosa, także no nie odrobimy takiej kosy, raczej nie ukrywajmy, nie? Będzie to praktycznie niemożliwe do zrealizowania. Jeszcze jak tutaj Golden Koje. Oj, gdyby to był tylko underdog. Gdyby to był tylko underdog. Nie mogę się wczuć, nie? Nie mogę wygrać bitwy dzisiaj. Znaczy, oj, pierdziele, jeszcze Doppler. Fuch, 2000. 4600 z takiej batli wleciało, nie? Niesamowite. Dobra, może wejdźmy też do takiego Marcina za 235 zł. Może to będzie akurat to, nie? Może akurat to będzie recepta na sukces. No, na razie, powiem szczerze, zaczęliśmy z wysokiego kalibru, z wysokiego C. Fajnie, bo są to zupgrade'owane, więc jest duża szansa, że coś dropnie lepszego niż tam, wiecie, 10 zł. Chociaż to wiecie, 10 zł, 15, jak tak dropnie u mnie i u niego, to już robi się z tego całkiem przyjemna sumka. Ale no my dzisiaj chcemy zarobić, tak? My dzisiaj nie możemy pozwolić sobie na porażkę. Oj, to będzie dobre, 52. No, myślałem, że koło stówki, 150 bardziej, ale no mi to na rękę, bo on sobie gdzieś tam podbija stawkę, dzięki czemu ja wygram więcej potencjalnie. No, chyba, że zaraz wleci mu coś za stówę. To będzie gorzej, bo mamy tylko 40 zł przewagi. Dobra, dobrze, mi X-Ray dało za 50, klasa światowa, także no w zasadzie 360 zł, stówka tam symboliczna na plusie, więc wiecie, narzekać nie będę. Mamy jakieś gigabułe, dobra. Wiecie co? Zrobimy sobie tak, na upgrade'zie 2T, AWP case'a się nie da, więc damy 3. Damy brawo za tysiaka. Damy Bista i Bista zupgrade'owanego. Anarchy. Tu, upgrade tu. A odjąć jednego Bista. I coś za stówkę jeszcze, tak na fajne dobicie, na 2,4, dobra, może tak, 40, dobra, będzie, pasowało. Także mamy bitwę na 19 skrzynek, na 4 osoby w tryb underdog, YOLO. Mi się wydaje, że 3 byłyby idealne, ale jakby no, liczę, że to będzie ten dzień, liczę, że to będzie ta szansa, która pozwoli mi w tej battli zwyciężyć. Tak, wiecie, to jest takie, że w każdym momencie bitwy można zarobić. W sumie pierwsza bardzo równa, ty, nie ma takiego triumfatora mocnego, teraz mi trochę dało. Ma 8 dyszek. Będę zdenerwowany, jak tutaj będzie mi dawało mega dobrze. A na razie tak jest, na razie tak jest. Chociaż nie, tu Red Line, tu Minimalware 400 zł uleciał. Dobrze, dobrze. USP za 300, fajnie, więc został mi przeciwnik Rosso. Został mi przeciwnik Rosso, który aktualnie musiałby dostać jakiś lepszy skin. Ja trzymam kciuki, że tu wleci jakaś kosa za chwilę dla Rosso, albo taki King Confirm za 200 ponad Ziko. Więc jesteśmy aktualnie na prowadzeniu. Dobrze, dobrze się składa. Dodatkowo Alex jeszcze dostaje tutaj Hyper Bestię. Jesteśmy naprawdę... Znaczy jestem na razie zadowolony. Tak, oj, przegrywam po takiej niefortunnej skrzynce z AWP-ki. I teraz zobaczcie, na przykład Emily bądź Rosso w ogóle nie dostali żadnej AWP z tych skrzynek. Ale teraz, oj, Rosso dostał ze 300. Pięknie, pięknie odjechał mi tam ogólnie 2 matysiaka. Więc jest przyjemnie. Stówka, 100, 100, tutaj Emily. Emily teoretycznie może sobie pozwolić na jakieś lekko gorsze dropy. Ale jakby i tak koło stówki wpada mimo wszystko z tych itemków. Tutaj dosyć mało dla mnie. Oni cały czas krok po kroczku sobie odjeżdżają, więc mi to jak najbardziej na rękę. Wow! Pięknie, dobra, Alex mi odpadł z bitwy. Tutaj na pewno Black Laminate od Rosso też zdecydowanie teraz dał kolosalną przewagę. No i zostało nam 4 skrzynki. Proszę bez jakichś printów magicznych. A z Asimowami dla przeciwników 1377 Alex. No on sam już mi tak naprawdę wbił tutaj olbrzymią zależność, 7000 same ma on. I teraz proszę bez jakiejś magicznej kosy, bez ostatniej jakiejś tutaj głupiej skrzynki. Błagam, błagam, błagam. Jest, 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 jest. Mamy to 12 tysięcy, czyli mieliśmy 4, mamy 12, chciałem zrobić razy 2, zrobiłem razy 3, więc ja wam dziękuję serdecznie, oczywiście kodzik Majki oddaję, a my słyszymy się na kolejnych odcinkach. Siemanu!